sobotę ostatniego dnia sierpnia. Witam i pozdrawiam z pokoju, a czynię to hasłami wyznaczonymi na dzisiejszy dzień. I tak w Księdze Malachiasza w 3 rozdziale, w 17 wierszu czytamy: będą moją własnością i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. A w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 9 wierszu znajdujemy słowa: Pan Jezus mówi: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Moi drodzy, dziś chciałbym zwrócić uwagę i skupić się na jednym z błogosławieństw, które Pan Jezus wypowiedział w kazaniu na górze. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. To jedno zdanie zawiera w sobie niesamowicie głębokie przesłanie, które może kształtować nasze życie i relacje z innymi ludźmi. A zatem, jeśli mowa jest o pokoju, to zapraszam na wycieczkę po pokoju. Co oznacza pokój, o którym mówi Pan Jezus? Często myślimy o pokoju jako o braku konfliktów czy wojen. Pokój, o którym mówi Jezus, jest znacznie głębszy. W Biblii pokój z języka hebrajskiego shalom oznacza pełnię życia. Pokój to harmonia, pokój to zdrowie, bezpieczeństwo i wreszcie też zbawienie. Pokój to stan, w którym człowiek jest w pełnej harmonii z Bogiem, z samym sobą i z innymi ludźmi. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nie mówi po prostu o pokoju, ale mówi, że błogosławionymi są ci, którzy czynią pokój. Co to znaczy czynić albo wprowadzać pokój? Czynić pokój to coś więcej niż tylko unikać konfliktów. To aktywne dążenie do wzajemnego pojednania i budowania harmonii. Czynić pokój oznacza, że wszyscy jesteśmy wezwani do bycia inicjatorami pokoju w naszym środowisku, w naszym codziennym otoczeniu. Jak możemy to zrobić? Możemy zacząć od naszych codziennych relacji w domu, w rodzinie, w pracy czy też w kościele. Czynienie pokoju oznacza wybieranie miłości zamiast nienawiści, przebaczenia zamiast urazy, dialogu zamiast przemocy. To także gotowość do wychodzenia z inicjatywą w trudnych sytuacjach, gdzie może dochodzić do konfliktów albo do nieporozumień. Wprowadzanie pokoju jest również wyrazem naszej miłości do Boga i do naszych bliźnich. Nasze działanie na rzecz pokoju powinno być sposobem na okazywanie miłości, którą sami otrzymaliśmy od Boga. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby przynieść pokój i pojednanie między Bogiem a ludźmi. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na drugą część błogosławieństwa, w której Pan Jezus obiecuje, że ci, którzy czynią pokój, synami Bożymi będą nazwani. Czy nie jest to zaszczytne miano, które wskazuje na bliską relację z Bogiem, jaką mamy dzięki Jezusowi? W tradycji judeochrześcijańskiej termin synowie Boży odnosi się do tych, którzy naśladują Boga w Jego działaniach. Możemy powiedzieć, że czyniący pokój są ambasadorami Bożego Królestwa tu na ziemi. Bycie Synem Bożym oznacza też, że jesteśmy dziedzicami Bożych obietnic i uczestnikami Jego miłości i łaski. W dzisiejszym świecie pełnym podziałów, konfliktów i napięć rola czyniących pokój jest bardzo istotna. Na wielu płaszczyznach możemy czynić pokój. To może oznaczać zaangażowanie w dialog międzykulturowy, pracę na rzecz pojednania między grupami społecznymi lub narodami, albo nawet tak po prostu rozwiązywanie konfliktów w naszych codziennych, zwyczajnych, ludzkich relacjach. Czyniący pokój są wezwani do tego, aby przeciwstawiać się duchowi zemsty, nienawiści i podziałów, szerząc miłość, przebaczenie i pojednanie. Moi drodzy, dzisiejsze słowo jest zaproszeniem do refleksji nad naszymi własnymi działaniami. Zastanówmy się i pomyślmy, czy jesteśmy czyniącymi pokój. Czy nasze słowa i nasze czyny szerzą miłość i przyczyniają się do harmonii i pojednania, czy raczej wprowadzają podziały? Jak mogę być czyniącym pokój
w moim codziennym życiu? Czy w mojej rodzinie, w moim miejscu pracy, społeczności jest przestrzeń, gdzie mogę działać na rzecz pokoju? Czy jestem gotów, gotowa podjąć wysiłek, aby zrozumieć drugą osobę, wybaczać i budować mosty zamiast murów? Wprowadzenie pokoju nie zawsze jest łatwe, ale jest to droga, która prowadzi nas bliżej Boga i pozwala nam być świadkami Jego miłości w świecie. To powołanie, które Jezus stawia przed każdą i każdym z nas, a które niesie ze sobą obietnicę prawdziwej, duchowej pełni i jedności z Bogiem. Niech Pan Bóg pomoże nam być prawdziwymi, czyniącymi pokój, byśmy mogli nosić to piękne miano synów Bożych. Pamiętajmy, że każda i każdy z nas w małych i dużych rzeczach może przyczynić się do budowania pokoju tutaj na ziemi. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia życzę.